Posłowie Waldy Dzikowski i Jakub Rutnicki wraz z grupą licznych posłów pytają w sprawie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem energetycznym. Bardzo proszę, pan poseł Waldy Dzikowski jako pierwszy. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. To pytanie zadaję i zadajemy w imieniu 100 tysięcy odbiorców, ponad pół miliona Polaków, w imieniu 4 województw, województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, w imieniu ponad 80 tysięcy gmin, a także w imieniu moich mieszkańców, mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. I nie będę przytaczał tutaj szczegółów technicznych, ani zawiłości prawnych, bo to zostało opisane w naszym pytaniu. Będę mówił o ludziach. I nie może być tak, że ludzie mieszkający w odległości od siebie, w odległości kilometra, mają różne ceny i dostali rachunki, plany zaliczkowe opłat za gaz rażąco i drastycznie wysokie. I nie o 10 i 20%, nie o 50, o 100%. Nie może być tak, że odbiorcy, którzy są oddaleni od siebie o kilometr, a mają dwóch różnych dostawców, mają cenę 11 groszy za kilowatogodzinę, a drudzy 22 grosze. Tutaj jest rola państwa polskiego, żeby pół miliona Polaków czuło się, że mieszka w tym samym kraju. Tu jest rola państwa, aby ochraniała ich i była strażnikiem ich bezpieczeństwa. W tym przypadku bezpieczeństwa energetycznego. I nie jest ważne, do kogo należy sieć gazowa. Nie jest ważne. Nie jest ważne, czy ta rura jest zielona, pomarańczowa czy czerwona. Najważniejsze jest to, żeby ludzie byli w państwie polskim traktowani dokładnie tak samo. Taka jest rola państwa polskiego. Każdy Polak i Polka muszą się czuć, że mieszkają w naszym kraju. Każdy nasz rodak jest najważniejszy i tu jest rola państwa. Dlatego, panie ministrze, proszę pana na mównicę i proszę pana, aby pan, bo ludzie czekają, i proszę, aby pan odpowiedział na stawiane przez nas pytania, bo polityka jest uprawiana w imieniu i dla ludzi. Tylko tak. Dziękuję bardzo. Odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pan Maciej Małecki. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pan poseł w tym, mam nadzieję, podyktowanym troską wystąpieniu, ale dosyć zaczepnym wobec rządu, pan poseł właśnie zmasakrował 30-letnią politykę prowadzoną przez liberałów w Polsce, szczególnie prowadzoną przez środowisko Kongresu Liberalno-Demokratycznego Platformy Obywatelskiej. Bowiem państwo przez wszystkie lata od transformacji gospodarczej, od transformacji politycznej opowiadaliście, że niewidzialna ręka rynku zrobi swoje, że nie jest ważne, kto jest właścicielem firm, że trzeba prywatyzować, wyprzedawać i państwo powinno się pozbywać różnych aktywów. Panie pośle, czy sieci gazowe w Opalenicy, w Tarnowie Podgórnym, w tych rejonach zostały sprzedane przez samorządy? Tylko w tych 15–25%. Reszta należała do kapitału innego. Panie pośle, następnie ten, kto kupił od samorządów sieci gazowe, dalej je rozbudowywał. Ale w ten sposób sieci wyszły z domeny publicznej, często z polskiej ręki. I dzisiaj, panie pośle, ma znaczenie, bo pan w swoim wystąpieniu ani razu nie zająknął się na ten temat, że właścicielem sieci nie jest żadna spółka państwowa, tylko spółka Gengas, która nie ma nic wspólnego ze Skarbem Państwa. I pan te pytania stawia do ministra rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dlaczego spółka, której ktoś kiedyś sprzedał gazociągi, dzisiaj podniosła ceny? No to jest... Nie, panie pośle, tak nie można rozmawiać. Rząd nie ma żadnego wpływu, w jaki sposób dana spółka prowadzi kontraktację gazu, w jaki sposób zabezpiecza się poprzez politykę zakupową, a tak naprawdę zabezpiecza swoich klientów przed zwyżkami cen gazu w dającej się przewidzieć perspektywie. I panie pośle, pan informuje, że gaz jest, o to walczyliście, gaz jest kupowany na towarowej giełdzie energii po cenach rynkowych. Jest obrót rynkowy I ja Państwa informuję jeszcze, że nawet mimo tego, że sieci gazowe w tym rejonie nie podlegają żadnemu nadzorowi ministra aktywów państwowych, to posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali pewne rozwiązanie łagodzące tę sytuację. Bo dzisiaj obserwujemy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie radykalny wzrost cen gazu. Radykalny wzrost cen gazu. Z czego to wynika? To wynika z tego, że gazociągi prowadzące z Rosji do Europy Zachodniej nie były wykorzystywane do wypełnienia magazynów gazu po bardzo mroźnej zimie. Mówiąc najprościej, Władimir Putin i Gazprom nie uzupełnili zapasów gazu po mroźnej zimie i dzisiaj mamy mniejszą podaż gazu w Europie. W ten sposób jest większa presja cenowa przy jednoczesnym pobudzeniu gospodarki po lockdownie spowodowanym pandemią, bardzo duże zapotrzebowanie na gaz skroplony w Chinach, w krajach Dalekiego Wschodu i to skutkuje obecnymi cenami gazu. I teraz widać, jak dalekowzroczną była polityka świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który po kolejnym szantażu gazowym Rosji uruchomił budowę terminala gazowego w Świnoujściu i dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości finalizuje budowę gazociągu Baltic Pipe. To są te podstawowe rzeczy, które wpływają na ceny gazu. I jeszcze raz podkreślam, że rząd w żaden sposób nie miał wpływu na kontrakty zawierane przez spółkę, która nie jest w żaden sposób powiązana ze Skarbem Państwa, przez spółkę Gengas, której pan poseł nie raczył wymienić w swoim wystąpieniu i nie ma wpływu na warunki, w jakich ta spółka, jeszcze raz powtarzam, z jakim wyprzedzeniem kupuje gaz na kolejne okresy sprzedaży do klientów, w jakich wolumenach i za jakie ceny. I niezależnie od tego, od kogo spółka kupuje gaz, w jaki sposób ta polityka sprzedaży gazu jest wszędzie taka sama. Jeszcze podkreślę, że rząd polski podejmuje na arenie europejskiej działania zmierzające do tego, żeby właściwe organy unijne podjęły skoordynowane działania pozwalające zapobiec manipulacjom i niebezpiecznemu dla wszystkich uprzywilejowaniu gazociągu Nord Stream 2. I efektem tych działań jest rozpoczęcie czynności śledczych przez Komisję Europejską w sprawie zachowań Gazpromu, o czym komisarz Unii Europejskiej do spraw energii pani Kadri Simpson poinformowała na posiedzeniu Rady 26 października. To jest niezależnie od tego, czy mówimy o gazie zaazotowanym, czy mówimy o gazie metanowym, to jest dzisiaj cały rynek gazu, czy gaz wysokometanowy, czy gaz zaazotowany, to jest rynek gazu i spółki, które niezależnie od tego, czy kupują ten gaz za granicą, czy go wydobywają w kraju, mają jeden portfel zakupów, patrzą na całość. Dodatkowe pytanie zadaje pan poseł Jakub Rutnicki. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie ministrze, my naprawdę dzisiaj pytamy w imieniu mieszkańców, a pan minister, ja to mówię z ubolewaniem, uprawiał tylko i wyłącznie politykę, bo naprawdę mieszkańcy moich gmin, Kaźmierza, Opalenicy, powiatu nowotomyskiego czekali na konkretne informacje. I też trzeba mówić konkrety, panie ministrze, i prawdę, bo przecież spółka Gengas, o której pan tutaj powiedział, skąd kupuje gaz? Gaz kupuje od PGNiG, więc ta cena została podyktowana przez spółkę, którą przecież pan nadzoruje i przecież ta cena mogłaby być zupełnie inna. Tym bardziej, szanowni państwo, przecież w większości ten gaz, który dostarcza PGNiG tej spółce, jest dostarczany z polskich kopalni, panie ministrze, a przecież nasz gaz z naszych źródeł no nie musi być tak drogi jak ten gaz, o którym pan mówił, czyli gaz dostarczany z Gazpromu. Tu są możliwości, przestrzenie, gdzie można pomóc mieszkańcom. My, panie ministrze, o to apelujemy, bo te dysproporcje są zbyt duże i macie ruchy, możecie to zrobić. Dziękuję bardzo. Ponownie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pan Maciej Małecki. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja z zadowoleniem przyjmuję stanowisko posłów Platformy Obywatelskiej, którzy przyznają, że dotychczasowa polityka w postaci wmawiania Polakom, że niewidzialna ręka rynku zrobi swoje, że wolny rynek rozwiąże wszelkie problemy, jest błędna. No państwo dzisiaj do tego się przyznaliście. I pan poseł dzisiaj z mównicy sejmowej zaprzeczył całej polityce, całemu mitowi założycielskiemu Platformy Obywatelskiej, gdzie przez lata mówiliście, że nie wolno, politycy nie powinni wchodzić w relacje między podmiotami gospodarczymi. Ale powiem państwu więcej. Mimo tego, że czy spółka Gengas, czy inne spółki nie są w obszarze Skarbu Państwa, to posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali rozwiązanie, przygotowali ustawę, która pozwoli złagodzić skokowe wzrosty cen gazu i ten projekt jest procedowany w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. To chodzi o to, żeby projekt przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zakłada możliwość rozłożenia w czasie tego skokowego wzrostu cen gazu dla gospodarstw domowych. I w czasie, chciałbym powiedzieć, że państwo z jednej strony tu wychodzicie i wyrażacie rzekomą troskę odbiorców, a wczoraj na posiedzeniu komisji nie poparliście tego projektu. Nie poparliście rozwiązań korzystnych dla polskich odbiorców gazu. Macie jeszcze możliwość to zmienić, bo kiedy ten projekt będzie głosowany w Wysokiej Izbie, mam nadzieję, że już dzisiaj, po to, żeby prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a przede wszystkim spółki, żeby mogły złożyć taryfy nie tak wysokie jak spółka, której ceny uderzyły w mieszkańców państwa terenie, no bo kiedyś zostały im sprzedane gazociągi i ten obszar rynku. W związku z tym zaproponowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości nowelizacja Prawa energetycznego zakłada możliwość złagodzenia nagłego, skokowego wzrostu cen zakupu gazu poprzez przeniesienie wzrostu cen przez sprzedawcę w trakcie obowiązywania taryfy na kolejne okresy taryfowe. I to jest tutaj naprawdę, spotkajmy się ponad podziałami politycznymi, mając świadomość, że chodzi o odbiorców gazu. I jednocześnie liczę, że ta sytuacja będzie taką okazją do refleksji, że nie wszystko można sprywatyzować, że nie wszystko można sprzedawać tak, jak były wyprzedawane sieci gazociągów, sieci ciepłownicze. No niestety dotyczy to przede wszystkim samorządów związanych z Platformą Obywatelską. Myślę, że to jest taki mocny dzień do refleksji, podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania bieżącego, czym kończy się oderwana od rzeczywistości polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze.